Za chwilę rozpocznie się uroczystość obchodów Święta Policji w Komendzie Powiatowej Policji w Legionowie. Czołem policjanci! Czołem policjantom! Z okazji Święta Policji dziś do mundurowych, do wszystkich funkcjonariuszek i funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Legionowie kierujemy słowa podziękowania i życzenia. Podziękowania za codzienny trud, za służbę, czyli za gotowość niesienia pomocy. A życzenia z tej trudnej służby satysfakcji, wszelkiej pomyślności zawodowej i rodzinnej, bezpiecznej pracy, stabilnej pracy i czerpania jak najwięcej satysfakcji z tej trudnej dla społeczeństwa służby. Nagrody otrzymują nadkomisarz Krzysztof Pijanowski, sierżant Kamil Jóźwiak, sierżant sztabowy Hubert Krokwiński, aspirant Wiesław Skrzypek, młodszy aspirant Paweł Słomczyński, aspirant sztabowy Jacek Wiśniewski. Dziękuję za niezwykłą przychylność i tegoroczne wsparcie ze strony władz powiatu i wszystkich lokalnych samorządów, który kolejny rok z rzędu dały wyraz zrozumienia potrzeb legionowskiej policji, przyznając środki finansowe na zakup kolejnych radiowozów i służby ponadnormatywne. Te wszystkie działania, które realizujemy, zawsze służyły i służą jednemu celowi, a mianowicie zapewnieniu bezpieczeństwa wszystkim obywatelom. Dzisiejsze Święto Policji jest doskonałą okazją, aby podziękować Wam wszystkim za efekty, jakie osiągacie w zwalczaniu przestępczości kryminalnej i wysokie efekty w służbie prewencyjnej. Prawie 83% mieszkańców Polski bardzo dobrze ocenia naszą pracę i czuje się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania.